Opowieści biblijne. Opowieść druga. Na podstawie Księgi Rodzaju. Rozdziały 37, 39, 40, 41, 42 i 44. Józef. Cześć, mamusiu. Cześć, kochanie. Co się stało, że tak wcześnie dziś wróciłaś? Przepadły mi dwie lekcje. Co robisz? A szyję zasłonki do sypialni. I jak było dzisiaj w szkole? Normalnie. Nic szczególnego. Możesz mi podać te nożyczki? Proszę. Dziękuję. Jest coś do jedzenia? Strasznie jestem głodna. Do obiadu jest jeszcze daleko. Dopiero 11. Zjadłaś kanapki w szkole? No właśnie. Nie zjadłam. To po co ja ci robię te kanapki? Nie miałam ochoty na jedzenie. Znowu ta beznadziejna Ewka odebrała mi apetyt. Co się stało? Wielka dama. Ewusia Modniusia. Oczywiście w nowych ciuchach. Znów pokaz mody na korytarzach odstawiała. Ojej, niech się ubiera jak chce. Co ty się tak tym przejmujesz? Czemu cię to tak denerwuje? Po prostu nie zwracaj na nią uwagi. Ale nie da się na nią nie zwracać uwagi. Wszyscy na nią zwracają uwagę i dlatego mnie tak denerwuje. Mam już dość tych jej modnych bucików, oryginalnych spodni, wymyślnych bluzeczek, apaszek i kamizelek. Czy nie mogłaby się chociaż raz ubrać normalnie, jak wszyscy? Od tych ciuchów to chyba jej szafa w szwach pęka. A wiesz, co ja myślę? Nie wiem. Ja myślę, że ty jej po prostu zazdrościsz tych rzeczy. Mamuś, nieprawda. Dlaczego tak myślisz? Sarusiu, zadam ci pytanie. Tylko odpowiedz szczerze. Czy kiedy na nią patrzysz, myślisz czasami, że chciałabyś mieć takie ubrania? Szczerze? Mhm. No cóż, skoro mam być szczera, to nie myślę tak czasami. Tylko często, zawsze tak myślę. Bardzo chciałabym mieć takie rzeczy jak ona. Nie byłoby w tym nic złego, że podobają ci się te rzeczy. Nie byłoby też nic złego w tym, że chciałabyś mieć takie ubrania. Gdyby ta chęć nie powodowała w tobie tak chorobliwej zazdrości i zawiści. Oj, mamuś. Zazdrość jest strasznie złą rzeczą. Potrafi wyniszczyć człowieka od środka. Kiedy znajdzie się w sercu, chociażby malutka, i nie jest w porę wyrzucona, to rośnie jak balon i wypełnia coraz bardziej wszystkie myśli. I później nie pozwala już myśleć o niczym innym. A czasami jest zdolna doprowadzić do strasznych czynów. Bardzo trudno wtedy tak wielką zazdrość wyrzucić z serca. Aby wyleczyć się z zazdrości, trzeba czasami przejść przez bardzo trudną lekcję pokory. Właśnie taką lekcję musieli przejść bracia Józefa. Jakiego Józefa? Tego biblijnego. Pamiętasz tę historię? Józef, syn Jakuba, miał 11 braci. Tylko jeden z nich był młodszy od Józefa. A pozostali, starsi od niego bracia, zamiast kochać swego młodszego brata, nienawidzili Józefa. A ta nienawiść spowodowana była właśnie zazdrością. Przytrzymaj mi ten materiał. Muszę tutaj równo obciąć. A czego oni mu zazdrościli? Uważali, że Jakub, ich ojciec, kochał bardziej Józefa niż ich. Wyróżniał go i szczególnie traktował w różnych sytuacjach. I od tej pory zazdrość zaczęła w nich kiełkować. A z biegiem czasu w różnych sytuacjach stawała się coraz większa.
Raz, dwa, Józefie! Trzy, cztery, Józefie! Pięć. Józefie! Raz, dwa, trzy. Beniaminie! Cztery. Nie widziałeś gdzieś Józefa? Pięć. Ostatnio widziałem go nad potokiem. Czy mam go zawołać, ojcze? Idź i powiedz mu, że czekam tu na niego. Józefie! 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 Wołałem cię, nie słyszałeś? Co się stało? Chodź szybko! Ojciec cię wzywa! No pośpiesz się! Dobrze już, dobrze. Przecież idę. A wiesz, w jakiej sprawie mnie wzywa? Nie powiedział mi. Ale domyślam się, że chodzi o tą niespodziankę, którą tak długo przygotowywał. Ale jestem ciekawy, co to będzie. Chodźmy szybciej. Spokojnie, zaraz się dowiemy. Gdzie jest ojciec? Tam, w tamtym namiocie. Jestem, ojcze. Wołałeś mnie? Józefie, wejdź do środka. To dla ciebie. Dla mnie? Ale piękny płaszcz. Ojcze, ależ to cię musiało kosztować mnóstwo pracy. Józefie, przecież wiesz, że cię kocham. Przymierz. Mam nadzieję, że jest na ciebie dobry. Jest wspaniały. Stań prosto, chłopcze. No, z tego płaszcza już chyba nie wyrośniesz. Ojcze, tak się cieszę. Bardzo dziękuję, jest naprawdę wspaniały. Pójdę się w nim przejść, jeżeli pozwolisz. Idź, jest przecież twój. I jak wyglądam? A więc to jest ta niespodzianka. Wyglądasz w nim zupełnie inaczej. To znaczy o wiele lepiej. Jest taki długi, ma takie długie rękawy. No i w ogóle, taki kolorowy. Po prostu jest wspaniały. Bardzo mi się podoba. Muszę to powiedzieć Asherowi. Dlaczego Asherowi? Bo obiecałem, że jak się czegoś dowiem w tej tajemniczej sprawie, to dam mu znać. No, nareszcie cię znalazłem. O, Benny, dobrze, że jesteś. Pomóż mi pozbierać te orzechy. Wszystkie się rozsypały. Wiesz, co się stało? Józef dostał od ojca wspaniały płaszcz. No, mówię ci, super. Taki kolorowy, z szerokimi rękawami. Józef wygląda teraz zupełnie inaczej, jakby był kimś ważnym. Co? A więc to jest ta tajemnica ukrywana przez ojca. A gdzie teraz jest Józef? Poszedł na spacer w nowym płaszczu. Tego już za wiele. Chodź. Musimy to powiedzieć Rubenowi. Na pewno go to zainteresuje. Teraz na pewno będę mógł chodzić w starym płaszczu Józefa. Rękawy będą na mnie trochę za długie, ale to nie szkodzi. Chodźmy tam. Stamtąd dochodzą jakieś głosy. Co on sobie myśli? Chodzi dumny jak paw. Mam tego dość. Znowu nas ojciec upokorzył. Cicho. Ktoś tu idzie. Spokojnie, to tylko ja z Beniaminem. Co to za zebranie? Widzieliście Józefa? Właśnie o nim mówimy. Lewi i Zebulon widzieli go w nowym płaszczu. No, to już wiecie. Nikt z nas nigdy nie miał takiego płaszcza. Ruben, to ty jesteś najstarszy, ty powinieneś go dostać. Każdemu z nas należy się on bardziej niż jemu. Jakie to ma znaczenie? I tak on w nim chodzi. O, patrzcie, idzie. Zawołajmy go tu. Nie, lepiej nie. Nie zwracajmy na niego uwagi. Juda ma rację. Lepiej będzie, gdy damy Józefowi do zrozumienia, że w ogóle nie zauważyliśmy jego nowego płaszcza. A teraz chodźmy już do swoich zajęć.
zanim ktoś zauważy, że tu jesteśmy. Rozumiem ich złość. Przecież byli od niego starsi. To naprawdę nie było sprawiedliwe. Tak myślę, że rozumiesz. Ale chciałabym, abyś zrozumiała też to, że taka zazdrość i złość z czasem staje się coraz większa. Nie do opanowania. Ale jak tu się nie złościć w takiej sytuacji? Jest pewna cecha, która pomaga poradzić sobie w takich sytuacjach bez gniewu i złości. Wiesz, co mam na myśli? Wiem, skromność. Ale to takie trudne. Owszem, ale można się tego nauczyć. Ale dziwny sen. Może ma jakieś znaczenie? Co ci się śniło? Nie wiem, co to może znaczyć. Śniło mi się, że wszyscy wiązaliśmy snopy na polu. I nagle mój snop podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły mu się. I co? Dopatrujesz się w tym jakiegoś znaczenia? Nie wiem. Może to jest coś ważnego? Chyba sobie żartujesz. Chciałbyś, żebyśmy ci się kłaniali? Nie, tego nie powiedziałem. Ale... Ot po prostu zwykły sen. Jeden z wielu bezsensownych, głupich snów. A ty sobie wyobrażasz nie wiadomo co. Juda, słyszałeś to? Co? Jaki sen? Dajcie spokój. Chce mi się spać. O co chodzi, Lewi? Józefowi śniło się, że w polu nasze snopy kłaniają się jego snopowi. I myśli, że to jakiś proroczy sen. Ten nowy płaszcz mu chyba coś w głowie poprzestawiał. Bezczelny smarkacz. Józefie, myślę, że brakuje ci skromności. Jak miałbyś nad nami panować? Ciszej bądźcie, musicie tak hałasować. Nie można się wyspać. Naftali, nie pora na spanie. Co ty gadasz? To najodpowiedniejsza pora na spanie, jest bardzo wcześnie. Od dziś zawsze będziemy musieli wcześnie wstawać. Jako uniżeni poddani naszego wielmożnego pana, panującego Józefa. Co wam odbiło? Zapytaj Józefa. Józef marzy o tym, abyśmy się mu kłaniali. Ma teraz nowy płaszcz, więc poczuł się kimś ważnym. Zarozumialec. Józefie, o czym oni mówią? Czy to prawda? Nie, wcale tego nie powiedziałem. Oni wszystko przekręcają. Mówiłem tylko, że śniło mi się, że wiązaliśmy snopy w polu i nagle mój snop się podniósł, a wasze snopy stanęły wokół mojego i pokłoniły mu się. Po prostu zastanawiałem się nad znaczeniem tego snu. Co tu się zastanawiać? Znaczenie jest proste. W tym śnie ukazało się nasze przeznaczenie. Nie mamy innego wyjścia. Musimy ci służyć. A może to ci się nie śniło? Może wyobrażasz sobie, że to sen, a to były twoje marzenia? No właśnie, rządny władzy. Bez sensu, niczego nie rozumiecie. Żałuję, że wam to w ogóle powiedziałem. To ty niczego nie rozumiesz! Za dużo o sobie myślisz! Ależ ja go nienawidzę. Damy mu jeszcze jakąś nauczkę. Koniecznie! Dobra, a teraz już pora wstawać. Zwierzęta czekają. Ależ oni byli na niego wściekli. Ale to jeszcze nie wszystko. Po kilku dniach Józef miał kolejny, bardzo podobny sen. Śniło mu się,
że kłaniało mu się słońce, księżyc i 11 gwiazd. 11 gwiazd? To mogłoby oznaczać jego 11 braci. A słońce i księżyc to jakby rodzice? Właśnie. I tak samo pomyślał sobie Józef. I opowiedział o tym braciom? Tak, zdecydował się powiedzieć to braciom i swemu ojcu. I oczywiście znowu został źle zrozumiany. Po co on im to mówił? Nie pamiętał, jak poprzednio go wyśmiali? Przecież przez to na pewno jeszcze bardziej go znienawidzili. Józef nie chciał się przez to wywyższać. Sam nie rozumiał znaczenia tych snów. Ale wierzył, że pochodziły one od Boga. A skoro miał już drugi sen o podobnym znaczeniu, widocznie doszedł do wniosku, że jest to coś ważnego i musi im o tym powiedzieć. Już sobie wyobrażam, jak zareagowali. Wtedy nienawiść wypełniła ich do granic możliwości. Byli gotowi naprawdę do strasznych czynów. I zrobili mu coś złego? Niedługo potem nadarzyła się świetna okazja, aby zemścić się na Józefie. Jego starsi bracia byli pasterzami. Mieli liczne stada owiec, którym musieli zapewnić pastwiska. Dlatego byli nieraz zmuszeni kilka miesięcy spędzać z dala od domu. Pewnego razu ich ojciec Jakub, zaniepokojony zbyt długą nieobecnością synów, wysłał Józefa, aby ich odszukał i sprawdził, czy nic im się nie stało. Józefa czekała bardzo długa, samotna podróż. Miał przed sobą ponad 2 dni drogi. Oczywiście pieszo. I kiedy wreszcie zbliżał się do końca tej samotnej podróży, był bardzo zmęczony i głodny. Jednak jego bracia, kiedy go z daleka ujrzeli, w dodatku w nowym płaszczu, nie ucieszyli się. Nie poczuli bynajmniej żadnego współczucia ani jakiejkolwiek chęci ugoszczenia go, nie mówiąc już o zwykłej braterskiej miłości. Domyślam się. I to był właśnie dla nich odpowiedni moment, aby zrealizować swoje złe zamiary wobec Józefa. Był sam przeciw 10 starszym i silniejszym braciom i nie miał go kto obronić. A w dodatku niczego złego się nie spodziewał. Cieszył się, kiedy ich odnalazł. O, patrzcie, kto tu idzie! No proszę, nasz mistrz od snów we własnej osobie. Posłuchajcie, to świetna okazja, żeby się pozbyć Józefa. Jest sam, z dala od domu, nikt by się o tym nie dowiedział. Symeon i Lewi mają rację. Taka okazja może się już więcej nie powtórzyć. Musimy działać szybko. Zabijmy go i wrzućmy do jakiejś studni. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. A co powiemy ojcu? Powiemy, że napadł go jakiś dziki zwierz. Doskonale. Zaczekajcie. Jeżeli chcecie naprawdę się go pozbyć, to go nie zabijajcie. Wrzućcie go lepiej do tej studni na pustkowiu i zostawcie go tam. Ale w tej studni nie ma wody. To dobrze. W końcu i tak tam umrze z głodu. W porządku. Ruben ma rację. Lepiej nie splamić się krwią. Więc postanowione. Wrzucamy go do studni. Uwaga, za chwilę tu będzie. Witajcie. Cieszę się, że nareszcie was znalazłem. O, strasznie się zmęczyłem w tym upale. No, dobrze, że nic wam się nie stało, bo ojciec się już o was martwił. Nie było was już prawie 4 miesiące. Ale dlaczego wy nic nie mówicie? Dlaczego tak dziwnie na mnie patrzycie? Co wy robicie? Teraz, trzymajcie go. Mamy cię. Nie będziesz nas już więcej denerwował. Zostawcie mnie. Ała, to boli. Nie martw się. Za niedługo już nic nie będzie cię bolało. Co wy chcecie ze mną zrobić? Zobaczysz. Trzymaj go. Przecież nic złego wam nie zrobiłem. Dlaczego mi to robicie? Puśćcie mnie. Ściągnijcie mu ten płaszcz. Nie wyrywaj się. I tak jesteś od nas słabszy. A chciałeś nami rządzić. Nieprawda. Jak to nie? Ała. Co wy robicie? Przestańcie. Przecież Bóg na was patrzy.
Chcecie mnie utopić w tej studni? Nie martw się, ona jest wyschnięta. Ale za to głęboka. Proszę, nie róbcie tego. Proszę, zostawcie mnie. Ała, nie, nie! Jak ci tam, Józefie? Będziesz miał teraz dużo czasu, żeby się zastanowić nad znaczeniem swoich snów. Jak oni mogli tak zrobić? Przecież to był ich młodszy brat. Aż mi ciarki po plecach przechodzą. Sama teraz widzisz, co z człowiekiem może zrobić zazdrość. Na początku może być mała, ale nieodrzucona w porę potrafi urosnąć do niewyobrażalnych rozmiarów i przerodzić się w straszną, niekontrolowaną nienawiść. Czy oni nie mieli wyrzutów sumienia? Niektórzy na pewno odczuwali niepokój w sercu, ale nie chcieli się wyłamywać. A zresztą nawet gdyby teraz zmienili zdanie i uwolnili Józefa, to ich ojciec Jakub na pewno dowiedziałby się o tym i surowo ich ukarał. Na pewno się bali. Tak. Od tej pory ciążyła na nich wina, która nieraz spędzała sen z ich powiek. A co się stało z Józefem? Umarł w tej studni? Gdy bracia Józefa odeszli od studni, nie zważając na to, że ich młodszy brat cierpi, jest głodny, spragniony i wyczerpany, sami zasiedli do posiłku. I gdy tak napełniali własne żołądki, Juda wpadł na kolejny pomysł, co zrobić z Józefem. No, nareszcie będziemy mieli z nim spokój. Wiecie co? Chyba trochę przesadziliśmy. Daj spokój. Zasłużył sobie. Pyszałek. Naftali, dołóż drewna do ogniska, bo nam zaraz wygaśnie. Niech się rozgrzeją te kamienie, to upieczemy na nich placki. Uwielbiam je z miodem. Mamy jeszcze miód? Trochę jeszcze jest. Widzicie tą karawanę? Juda, przestań. Cóż w tym nadzwyczajnego? Karawana jak wszystkie inne. Zaczekaj, daj mu skończyć. Znając Judę, to on znowu coś kombinuje. Juda, co z tą karawaną? Do czego zmierzasz? A gdyby tak sprzedać Józefa tym kupcom? Sprzedać? To nawet niezły pomysł. Nie mielibyśmy na sumieniu śmierci brata. A skutek ten sam. Jako niewolnik nie będzie miał możliwości powrotu do domu, więc i tak go już więcej nie zobaczymy. Juda, to jest genialne. Ty to masz głowę. Trzeba wyciągnąć Józefa ze studni. Zebulon, Gad, Lewi i Asher. Weźcie linę i idźcie po Józefa. Juda, Dan i Naftali, chodźcie ze mną. Pogadamy z tymi kupcami. Hej, Józefie, żyjesz jeszcze? Wyciągnijcie mnie stąd! Obwiąż się liną i trzymaj się mocno. Będziemy cię ciągnąć. Gotowy? Tak! Ciągnijcie! Uwaga, zaczynamy. Trzymajcie mocno linę. Ale tu jasno. Dobra, nie gadaj. Idziemy. Wiedziałem, że mnie nie zostawicie w tej studni. No proszę. Myśmy tego nie wiedzieli, a on wiedział. Ale dlaczego tak się śpieszycie? Widzisz tę karawanę? Musimy zdążyć, zanim ona odjedzie. Pojedziesz z tymi kupcami. Co? Chcecie mnie sprzedać jak niewolnika? Ale za to będziesz żył. Wolałbym umrzeć z głodu w tej studni. Nie róbcie tego. Przecież jestem waszym bratem. Nie boicie się Boga? Chodź, nie ociągaj się. Zebulonie, ty zawsze byłeś dla mnie okrutny. Chociaż ten jeden raz okaż mi, że jesteś moim bratem.
Puśćcie mnie. Powiecie im, że... Nic z tego. Nie kombinuj. Lewi, ty też przeciwko mnie? Nie przejmuj się. Może nie będzie tak tragicznie. Nie wiadomo, gdzie pojedziesz. No, jesteście. I co? Dokąd jadą ci kupcy? Chcą kupić Józefa? Właśnie płacą Danowi 20 srebrników i zabiorą Józefa do Egiptu. Tam pewnie ktoś go od nich kupi. Symeonie, nie jestem waszą własnością. Nie możecie mnie sprzedawać. Nie jestem na sprzedaż. Chyba jednak tak, brachu. Właśnie zostałeś sprzedany. Juda, możesz jeszcze zmienić zdanie. Błagam, zastanów się. Teraz jesteś własnością tych kupców. Zapłacili za ciebie. Naftali, chociaż ty stań w mojej obronie. Dlaczego zmówiliście się przeciwko mnie? Zamiast serc macie chyba kamienie. Ciekawe, co powiecie ojcu. Przecież on tego nie przeżyje. Mogli tak postąpić źle, czy Boże kary nie boją się, jak ojciec mój przeżyje rozłąkę tę, czy kiedyś z nim zobaczę się. Teraz me życie zmieni się, nieznany los tam czeka mnie, z dala od ojca, z dala od rodzinnych stron, niepokój, strach w mych myślach tkwią. Dokąd jedziemy? Co mnie tam spotka? Co jeszcze przeżyć mam? Czy sił wystarczy na ciężką pracę? Jak zniosę trud i zny? Czy kiedyś wrócę do mego domu? Czy z ojcem spotkam się? Tęsknię za chwilą, gdy mój los odmieni się. Lecz Tobie, Boże, ufać chcę. Miej pod opieką ciągle mnie. Pomóż być wiernym ręką swą, prowadź, chroń, cokolwiek by działo się. Biedny Józef. Nie chciałabym być na jego miejscu, mieć takich złych braci. Nieraz myślałam, że moi bracia są beznadziejni,
ale teraz myślę, że są całkiem w porządku w porównaniu z tamtymi. Jak oni mogli mu tak zrobić? Sama teraz widzisz, jakie straszne mogą być skutki zazdrości pielęgnowanej w sercu. To musiało być straszne nie tylko dla Józefa. Wyobrażam sobie, jaką to było tragedią dla jego ojca. Na pewno, tym bardziej, że Jakub nie wiedział, że Józef w ogóle żyje. Bracia Józefa podarli jego płaszcz i poplamili krwią zabitego koźlątka. A później okłamali swego ojca, że znaleźli go gdzieś w polu. Jeszcze bezczelnie pytali ojca, czy poznaje tę szatę, bo oni obawiają się, że to jest płaszcz Józefa. Wtedy Jakub sam wyciągnął wnioski, że to na pewno jakieś dzikie zwierzę pożarło jego ukochanego syna. I wybuchnął straszliwym, rozpaczliwym płaczem. Ból rozdzierał jego serce. A oni wszyscy patrzyli się na to i nie powiedzieli mu prawdy? Posunęli się już tak daleko, że trudno im było się wycofać i przyznać się do winy. Bali się, więc woleli ukryć prawdę. Ale wina na pewno dręczyła ich sumienia. A co się dalej działo z Józefem? Czy musiał ciężko pracować? Gdy karawana dotarła do Egiptu, kupcy sprzedali Józefa Potyfarowi, dowódcy Straży Królewskiej. Był on ważnym urzędnikiem faraona. Józef służył w jego domu przez wiele lat i tak jak sobie postanowił, we wszystkim był wierny Bogu. Chociaż znalazł się w takiej ciężkiej sytuacji. Jako niewolnik był przecież własnością swego pana, jak jakaś rzecz. To jednak wszystkie swoje obowiązki spełniał sumiennie i starannie. A Pan Bóg mu błogosławił, że wszystko mu się udawało. Potyfar bardzo polubił Józefa, że z czasem zaczął traktować go nie jak sługę, lecz jak własnego syna. Mianował Józefa zarządcą nad całym swoim majątkiem i powierzył mu wszelkie sprawy związane z prowadzeniem domu. Więc tak właściwie można powiedzieć, że Józef tam o wszystkim decydował. To niemożliwe. Był bardzo lojalnym sługą. I pomimo wysokiego stanowiska, jakiego dostąpił, nadal był bardzo skromny i łagodny. Ale w pewnym momencie jego wierność została wystawiona na ciężką próbę. Józef był bardzo przystojnym mężczyzną i spodobał się żonie Potyfara. Była to kobieta, która nie znała Boga i pomimo tego, że miała przecież swojego męża, ciągle namawiała Józefa do bardzo złej rzeczy. Do grzechu, który jest nazwany w Biblii cudzołóstwem. Józefie, podejdź bliżej. Chodź do mnie. No nie bój się. Nic ci nie zrobię. Popatrz na mnie. Czyż nie podobam ci się? Połóż się ze mną. Nie, nie, nie. Nie mogę tego zrobić. Twój mąż, pani, był dla mnie taki łaskawy. Obdarzył mnie zaufaniem. Oddał w moje władanie cały swój majątek. Niczego mi nie żałował. A ja miałbym uczynić przeciwko niemu tak straszną rzecz? O nie! Nie mógłbym tak zgrzeszyć przeciwko Bogu. Jak on śmiał mi odmówić? Jeszcze tego pożałuję. Pani, co się stało? Już jestem. Moja pani może być już spokojna. Co się stało? Józef przyszedł do mnie, kiedy byłam sama i chciał się ze mną położyć. To zaczęłam głośno krzyczeć. Wtedy wystraszył się, zostawił u mnie swój płaszcz i uciekł z domu. To straszne! Jak on mógł sobie pozwolić na taką zuchwałość? Kiedy wróci pan, to na pewno się rozprawię z Józefem.
Jak dobrze, że pan już wrócił. Co się stało? Ach, mężu! Sprowadziłeś do naszego domu tego Józefa. Tak dobrze go traktowałeś, a on tak ci się odwdzięczył. Przyszedł do mnie, kiedy byłam sama i chciał się ze mną położyć. Zaczęłam krzyczeć, żeby dał mi spokój. Wtedy wybiegł na dwór i zobacz, co zostawił w popłochu. To jego płaszcz. Nie martw się. To się na pewno więcej nie powtórzy. Józef zostanie za to surowo ukarany. Schwytać Józefa i zamknąć go w więzieniu faraona. Niech zakują w żelazo jego szyję, a nogi w kajdany. I Potyfar uwierzył w te kłamstwa? Mam wrażenie, że nie do końca w to uwierzył. Znał dobrze Józefa, jego skromność, uczciwość i lojalność. To dlaczego kazał go zamknąć w więzieniu? Myślę, że gdyby Potyfar uwierzył, że Józef jest winny, to pewnie skazałby go na karę śmierci. Zamknięcie w więzieniu w tamtych czasach było tylko łagodną karą za popełnienie takiego czynu. Ale Józef był niewinny. Oczywiście, że był niewinny. Ale zaraz. Ja nadal czegoś nie rozumiem. Skoro Potyfar nie uwierzył w te kłamstwa swojej żony i wiedział, że Józef tego nie zrobił, to dlaczego w ogóle go ukarał? Wydaje mi się, że w ten sposób chciał ratować honor własnego domu, własnej rodziny. A dlaczego Józef się nie bronił? Józef nauczył się ufać Bogu. Wiedział, że Bóg wszystko widzi i zna prawdę. Dlatego nie czuł żadnej nienawiści ani złości, a nawet cieszył się, że zwyciężył pokusę i okazał się w takiej sytuacji wierny Bogu. To niesamowite. I długo był w tym więzieniu? Kilka lat. Ale nie był cały czas zakuty w kajdany. Po pewnym czasie, kiedy cierpliwie znosił to, co go spotkało, nie przeklinał jak inni więźniowie, był łagodny i spokojny, przełożony więzienia zauważył, że Józef jest innym człowiekiem i powierzył mu pewne obowiązki na terenie więzienia. Józef oczywiście robił wszystko bardzo dokładnie i rzetelnie. Zdobył tym zaufanie u przełożonego więzienia i ten w końcu powierzył Józefowi opiekę nad wszystkimi więźniami. I o nic nie musiał się już martwić, bo wiedział, że Józef zrobi wszystko tak, jak należy. Ale nadal był więźniem? Tak, ale dzięki temu mógł rozmawiać z każdym więźniem jak równy z równym. Rozumiał ich położenie i wiedział, jak im pomóc, jak pocieszyć. Więźniowie lubili go, bo nikt nie był mu obojętny. Każde jego dobre słowo, każdy uśmiech były dla więźniów jak promienie słońca rozświetlające ciemności lochów. Nie martw się, będzie dobrze. Bądź dobrej myśli. Nie wolno ci się załamywać. Budźcie się! Pora wstawać! Już ranek! I jak minęła noc? Bywało lepiej. Masz! Napij się wody. Piekarz i podczaszy. Dworzanie faraona. Cóż ja widzę? Wasza cela, zwykle pełna śmiechów i żartów, dziś napełniła się ciszą i smutkiem. Dlaczego macie takie ponure twarze? Co się stało? Mieliśmy tej nocy dziwne sny.
Chcielibyśmy wiedzieć, jakie one mają znaczenie. A nie ma nikogo, kto by je nam wyłożył. Nie martwcie się. Wierzę, że Bóg wyjaśni nam ich znaczenie. Opowiedzcie mi te sny. To może ja pierwszy. Śniło mi się, że był przede mną winny krzew, a na tym krzewie były trzy pędy. A gdy zaczął wypuszczać pąki, zakwitł, a jego winogrona dojrzały. A miałem w ręku puchar faraona. Wziąłem więc grona i wycisnąłem je do pucharu, a puchar wręczyłem faraonowi. No tak, a zatem posłuchaj, co Bóg ci oznajmił. Wykład twojego snu jest taki. Trzy pędy to trzy dni. Po trzech dniach faraon podniesie do góry twoją głowę, przywróci ci twój urząd przełożonego podczaszych i znów, jak dawniej, będziesz podawał puchar do ręki faraona. Och, jak dobrze. Wiesz co, mam do ciebie prośbę. Gdy znów będzie ci się dobrze powodziło, wyświadcz mi przysługę i wspomnij o mnie faraonowi, by mnie wydostać z tego więzienia. Jak mógłbym o tobie zapomnieć, Józefie? Nie ma sprawy, masz to załatwione. To teraz ja ci opowiem, co mi się śniło. Trzy kosze pieczywa były na mojej głowie, a w koszu, który był najwyżej, było różne pieczywo, jakie jada faraon. Ptaki zaś wyjadały je z kosza na mojej głowie. Oto wykład twojego snu. Trzy kosze to trzy dni. Po trzech dniach faraon podniesie wysoko twoją głowę, bo powiesi cię na drzewie i ptaki będą zjadać twoje ciało. I po trzech dniach spełniły się słowa Józefa. A ten przełożony podczaszych powiedział faraonowi o Józefie? Niestety zapomniał o Józefie. Nie dotrzymał słowa. Józef był zamknięty w więzieniu po tamtych wydarzeniach jeszcze przez 2 lata. Do czasu, kiedy faraonowi przyśniły się pewnej nocy 2 sny, które najwyraźniej wskazywały na to samo wydarzenie. Faraon był nimi bardzo zaniepokojony. Jak możecie nie wiedzieć, co oznaczają te sny? Kto miałby wiedzieć, jeśli nie wróżbici i najmądrzejsi ludzie w całym Egipcie? Nie wiemy, panie. To dla nas za trudne. Czuję, że te sny przepowiadają jakieś wielkie nieszczęście. Musicie wyjaśnić ich znaczenie. Wybacz, faraonie. Nie potrafimy tego zrobić. Jakże mamy wyjaśnić sny, których znaczenia nie rozumiemy? To po co was tu mam? Za co wam płacę? Banda oszustów. Wtedy, kiedy najbardziej was potrzebuję, wy rozkładacie ręce i nie potraficie stanąć na wysokości zadania. Panie, gdy byłem w więzieniu z przełożonym piekarzy, pewnej nocy każdy z nas miał dziwny sen. A był tam z nami młody Hebrajczyk, któremu opowiedzieliśmy nasze sny i każdemu z nas wyłożył sen. I stało się tak, jak nam wyłożył. Mnie przywrócono do mojego urzędu, a piekarza powieszono. Sprowadźcie mi tu tego Hebrajczyka. Powiedziano mi, Józefie, że gdy usłyszysz sen, umiesz go wyłożyć. A ja miałem sen i nikt nie potrafi mi go wyjaśnić. Ja nie mam takiej mocy, lecz Bóg udzieli faraonowi pomyślnej odpowiedzi.
Śniło mi się, że stałem nad brzegiem Nilu, a z Nilu wyszło 7 tłustych i pięknych krów i pasło się na pastwisku. A potem wyszło za nimi 7 innych krów, chudych i bardzo szpetnych. I chude krowy pożarły te 7 tłustych krów, ale pomimo tego nadal były chude i szpetne. Wtedy ubudziłem się. Potem znowu zasnąłem i widziałem we śnie, że z jednej łodygi wyrastało 7 pełnych i pięknych klosów, a po nich wyrastało 7 klosów suchych i cienkich. I te cienkie klosy pochłonęły 7 klosów pięknych. Opowiedziałem to wróżbitom, lecz nikt nie potrafił mi tego wyłożyć. Sny Faraona oznaczają jedno i to samo. Bóg oznajmia w nich Faraonowi, co zamierza uczynić. 7 krów pięknych to 7 lat, a 7 kłosów pięknych oznacza też te same 7 lat. 7 krów chudych i szpetnych i 7 kłosów pustych i wysuszonych to kolejne 7 lat. Bóg oznajmił Faraonowi, że nadejdzie teraz 7 lat wielkiej obfitości w całej ziemi egipskiej, ale po nich nadejdzie 7 lat głodu, który wyniszczy całą ziemię tak, że nikt nie będzie nawet pamiętał lat obfitości. To, że sen powtórzył się Faraonowi 2 razy, oznacza, że rzecz ta jest u Boga postanowiona i Bóg niezwłocznie ją wykona. Niech więc Faraon upatrzy teraz męża rozsądnego i mądrego i niech ustanowi go zarządcą całej ziemi egipskiej. Niech Faraon działa i ustanowi namiestników nad krajem i zbiera 1/5 urodzajów przez 7 lat obfitości, aby nagromadzić wszelkiej żywności i przechować ją na 7 lat głodu. Czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego tak jak ten? Józefie, skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto byłby tak rozsądny i mądry jak ty. Ty będziesz zarządzał moim domem, a do poleceń twoich będzie się stosował cały mój lud. Tylko tronem będę większy od ciebie. Oto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. I Faraon zdjął z ręki swój pierścień i włożył go na rękę Józefa. Kazał go też ubrać w kosztowne szaty z delikatnego płótna, a na jego szyi zawiesił złoty łańcuch. A potem kazał go obwozić swoim rydwanem po całej ziemi egipskiej, tak, żeby każdy wiedział, że Józef jest po Faraonie najważniejszą osobą w Egipcie. No i zaczęły się lata obfitości. Od razu pod kierownictwem Józefa rozpoczęły się w całej ziemi egipskiej przygotowania do zbliżających się lat suszy i głodu. We wszystkich głównych miejscowościach budowano potężne spichlerze, które miały pomieścić nadwyżki zboża z tych pierwszych 7 lat obfitych plonów. Pod koniec lat urodzaju zapasów zboża było tak dużo, że nie można było go zliczyć. I wtedy, zgodnie z tym, co Bóg przepowiedział Faraonowi we śnie, nastały lata suszy, nieurodzaju i głodu. Na początku ludzie korzystali z nagromadzonych przez siebie zapasów, ale gdy one się wyczerpały, wtedy szukali pomocy u Faraona i z jego spichlerzy kupowali zboże. Oczywiście wszystkim kierował Józef. A Faraon, zadowolony z biegu wydarzeń, obdarzał Józefa pełnym zaufaniem. Susza i głód dotknęły również ziemię kananejską, czyli rodzinne strony Józefa. Kiedy bracia Józefa dowiedzieli się, że w Egipcie można kupić zboże, to oczywiście natychmiast tam pojechali. Thank you.
Ależ tu dużo ludzi. Czy oni wszyscy przyjechali kupić zboże? Najwyraźniej tak. Ustawmy się w kolejce. Patrzcie na tamtego człowieka. Którego? Tego z tym złotym łańcuchem. Jest tak bogato ubrany. I ma jakiś pierścień na palcu? Wygląda na to, że on tu wszystkim kieruje. To chyba jest ktoś bardzo ważny. Żebyśmy tylko nie mieli problemu z zakupem zboża. Dlaczego? Przecież wszyscy kupują. Ale my jesteśmy obcokrajowcami. I to widać. Przesuńcie się do przodu, teraz nasza kolej. Lepiej pokłońmy się temu człowiekowi, żeby widział, że uznajemy jego władzę. Masz rację. I wszyscy starsi bracia Józefa oddali mu głęboki pokłon aż do ziemi. Nie poznali, że to Józef? Po tylu latach Józef zmężniał i wyglądał zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy widzieli go ostatnio. A poza tym był ubrany i uczesany jak Egipcjanin. No i mówił innym językiem niż oni. To znaczy, że oni go nie rozumieli? Rozmawiał z nimi za pomocą tłumacza. No a Józef poznał swoich braci? Tak, on od razu ich poznał. Kiedy zobaczył, jak schylili przed nim czoła i oddali mu pokłon, przypomniał sobie swoje dawne sny, przez które jego bracia tak go nienawidzili, a które właśnie w tym momencie się spełniły. Przypomniał sobie też te przykre wydarzenia z przeszłości, związane z jego braćmi. I zauważył, że wśród wszystkich braci, którzy mu się pokłonili, nie ma Beniamina. Od razu przyszła mu do głowy myśl, czy przypadkiem i jego młodszy brat też nie został tak okrutnie potraktowany przez swych starszych braci. Natychmiast zdecydował, aby wypróbować swych braci, czy nadal są tacy okrutni i źli i czy wciąż jest w nich tyle zazdrości i nienawiści. Ale jak zamierzał to zrobić? Postanowił, że na razie nie powie im, kim jest, i będzie udawał obcego. Skąd przybywacie? Z ziemi kananejskiej, aby zakupić żywność. Ha! Jesteście szpiegami! Tak! Przybyliście, aby wyśledzić nieobronne miejsca kraju. Nie, panie! Słudzy twoi przybyli, aby zakupić żywność. Panie, jesteśmy wszyscy braćmi. Jesteśmy ludźmi uczciwymi. Słudzy twoi nie są szpiegami. Nie oszukujcie! Przyszliście wyśledzić nieobronne miejsca kraju. Panie, było nas 12 braci. Najmłodszy jest teraz z naszym ojcem, a 11 już nie ma. Nie, nie wierzę wam. Na pewno jesteście szpiegami. Będziecie poddani próbom i nie wyjdziecie stąd, dopóki nie przyjdzie tu wasz najmłodszy brat. Wyprawcie jednego z was, by przyprowadził waszego brata, a wy w tym czasie będziecie w więzieniu. Wtedy okaże się, czy mówicie prawdę. O panie, który z nas miałby samotnie wyruszyć na spotkanie z naszym ojcem i przynieść mu tak straszne wieści? Wolimy lepiej pozostać tu wszyscy razem, niż przysporzyć ojcu bólu z powodu utraty jedynego syna, który mu pozostał. Straże, zamknąć ich w więzieniu. Miał teraz okazję, żeby się na nich zemścić za to wszystko, co mu kiedyś zrobili. Tak, ale on nie wykorzystał tej okazji. Nie chciał się mścić. Kazał ich uwięzić po to, żeby w tym czasie mieli możliwość zastanowienia się nad własnym postępowaniem. I jestem przekonana, że kiedy tam siedzieli w zamknięciu, to w ich głowach kotłowały się różne myśli. Na pewno żałowali, że wtedy skrzywdzili Józefa. Odczuwali, że to jest jakaś kara za to, co kiedyś mu zrobili. I bardzo się bali. Ale po 3 dniach Józef kazał ich do siebie przyprowadzić. Nie miał odwagi ich dłużej zatrzymywać. No i co mu to dało, że ich uwięził? Przecież przez to nie dowiedział się, czy się zmienili. Zaczekaj, to był dopiero początek próby. Posłuchaj, co było dalej.
Jeśli chcecie żyć, to uczyńcie tak, jak wam powiem. Jeżeli rzeczywiście jesteście uczciwi, to niech jeden z was pozostanie tu, jako więzień, a wy zabierzcie zboże i idźcie do waszego domu. A potem przyprowadźcie do mnie waszego najmłodszego brata. Wtedy sprawdzą się wasze słowa i unikniecie śmierci. I co my mamy teraz zrobić? Jak to co? A mamy jakieś wyjście? Musimy się na to zgodzić, inaczej zginiemy. Ciekawe co powie ojciec. Bardzo w to wątpię, żeby pozwolił Beniaminowi jechać z nami. A mówiłem, żebyście nie robili krzywdy Józefowi? Ale wy nie chcieliście mnie słuchać. Teraz widzicie, przyszła pora na zapłatę za jego krew. Kiedy tak do siebie mówili, to nie wiedzieli, że Józef ich rozumie, bo przecież rozmawiali z nim przez tłumacza. Ale Józef doskonale wszystko rozumiał i kiedy usłyszał rozmowę swych braci, to nie mógł opanować wzruszenia. Odwrócił się i wyszedł i tam w ukryciu rozpłakał się. Ale za chwilę wrócił do nich, kazał związać Symeona, a pozostałym swoim braciom pozwolił odjechać. Ciekawe, dlaczego akurat Symeona? Pewnie on był dla Józefa najbardziej okrutny. Pewnie tak. Aha, zanim tamci odjechali, Józef kazał włożyć do ich worków ze zbożem sakiewki z pieniędzmi, którymi zapłacili mu za to zboże. Oddał im pieniądze? Tak, ale oni o tym nie wiedzieli. Ale po co? To było częścią planu Józefa. Kiedy zauważyli pieniądze w workach, bardzo się przerazili. To było coś nienormalnego i zwiastowało jeszcze większe kłopoty. Po powrocie do domu opowiedzieli wszystko ojcu. Jakub był zrozpaczony. Przerażała go myśl o utracie Beniamina. A zdawał sobie sprawę z tego, że wcześniej czy później będzie musiał się na to zgodzić. I puścił w końcu Beniamina? Kiedy zapasy zboża się wyczerpały, to musieli znowu pojechać do Egiptu. Inaczej umarliby z głodu. Ale musieli zebrać Beniamina, żeby udowodnić, że nie są szpiegami. No więc właśnie. Namawiali ojca, żeby puścił Beniamina. Obiecywali, że będą go chronić. Ręczyli ojcu, że nie pozwolą, aby coś złego spotkało Beniamina. I w końcu Jakub zgodził się. Kazał im zabrać ze sobą dary dla namiestnika Egiptu. Balsam, miód, orzechy, migdały i inne rzeczy. Kazał im też przygotować podwójną kwotę pieniędzy. I z tym wszystkim przyjechali do Egiptu i stanęli przed Józefem. Józef bardzo się wzruszył, gdy zobaczył Beniamina. Ale opanował się, bo jeszcze nie chciał, żeby go poznali. I kazał przygotować posiłek dla nich i dla siebie. Gdy wprowadzono ich do domu Józefa, bardzo się wystraszyli. Myśleli, że to z powodu tych pieniędzy, które znaleźli w workach. Ale później trochę się uspokoili, kiedy dołączył do nich Symeon. To ten, który był w więzieniu? Tak. Józef kazał go uwolnić. I kiedy wreszcie powiedział im, że jest Józefem? Spokojnie. Przed nimi były jeszcze dwie próby. Co on jeszcze wymyślił? Kiedy po raz kolejny bracia pokłonili się Józefowi i wręczyli mu przywiezione z domu dary, zostali zaproszeni do stołu. I w dodatku, ku ich zdumieniu, posadzono ich w kolejności zgodnej z ich wiekiem. I podano na stół różne potrawy. Dla każdego przydzielono odpowiednie porcje. Ale Beniamin otrzymał 5 razy więcej niż inni. Józef chciał w ten sposób sprawdzić, czy jego starsi bracia nadal mają w sercach zazdrość. A było to bardzo proste do sprawdzenia, bo przecież oni nie wiedzieli, że Józef ich rozumie, więc rozmawiali między sobą bardzo swobodnie. I dzięki temu
miał możliwość poznać ich prawdziwe uczucia. I jak przeszli tę próbę? Myślę, że pomyślnie. Ale na koniec Józef chciał ich poddać jeszcze jednej, ostatniej próbie. Więc zanim odjechali, kazał swój srebrny kubek, z którego pił w czasie uczty, ukryć w worze Beniamina. I tak w radosnym nastroju bracia Józefa wyruszyli w drogę do domu. Całe szczęście, że wszystko dobrze się skończyło. Teraz jedźmy jak najszybciej do domu. Zobaczcie, ktoś za nami jedzie. Ale pędzi. Poznajecie go? Przecież to jest ten sługa namiestnika Egiptu. Po co on tu przyjechał? Zaraz się przekonamy. Dlaczego odpłaciliście złem za dobre? I ukradliście ze stołu mojego pana jego srebrny kubek. Czy myśleliście, że ujdzie wam to bezkarnie? Panie, jak możesz tak mówić? Uchowaj Boże, byśmy mieli uczynić coś takiego. Przecież pieniądze, które złożono ostatnio do naszych worków, przywieźliśmy, aby je oddać. A mielibyśmy kraść z domu pana twego srebro czy złoto? Nie zrobilibyśmy tego. Możesz przeszukać każdego z nas, u kogo znajdziesz ten kubek. Ten niech umrze, a my wszyscy będziemy niewolnikami twojego pana. Dobrze, niech będzie tak, jak mówicie. U którego on się znajdzie, ten będzie moim niewolnikiem. A pozostali odjadą do domu wolni. Niech każdy zdejmie z osła i rozwiąże swój worek. Mówiłem, że szkoda twego czasu. Jesteśmy niewinni. Spokojnie. Jeszcze zostały do sprawdzenia dwa worki. No, i ostatni. Ten worek należy do ciebie? Tak, to mój worek. Jak masz na imię, chłopcze? Beniamin. Zobaczmy do środka. I co my tu mamy? No nie! To niemożliwe! Srebrny kubek namiestnika Egiptu! Jak to? Skąd ten kubek wziął się w worku Beniamina? To nie ja. Ja tego nie zrobiłem. Nie. To jakieś nieporozumienie. Czy nasze problemy nigdy się nie skończą? Wracamy. Musimy stanąć przed namiestnikiem Egiptu. Cóżeście to uczynili? Cóż mamy powiedzieć? Jak mamy się usprawiedliwić? Bóg odsłonił naszą winę. Oto będziemy teraz twoimi niewolnikami. O, daleki jestem od tego, aby was wszystkich uczynić niewolnikami. Tylko ten, u którego znaleziono kubek, będzie moim niewolnikiem. Wy zaś idźcie w pokoju do waszego ojca. Panie mój, wiem, że ty jesteś jak sam Faraon, ale proszę, pozwól słudze twemu powiedzieć słowo. Nie gniewaj się na sługę twego. Gdy byliśmy tu po zborze po raz pierwszy, wtedy ty, panie, powiedziałeś, abyśmy następnym razem nie przyjeżdżali bez naszego najmłodszego brata. Lecz gdy nasz ojciec się o tym dowiedział, bardzo się zasmucił, ponieważ bał się, że utraci swojego najukochańszego syna, który urodził mu się na starość, a wcześniej jednego swojego ukochanego syna już utracił. Dlatego ojciec nie chciał puścić z nami Beniamina, lecz gdybyśmy go nie zabrali, nie moglibyśmy sami pojechać i umarlibyśmy z głodu, my i nasze rodziny. Więc ojciec w końcu się zgodził. Jeżeli teraz pojedziemy do ojca bez jego ukochanego syna, to nasz ojciec umrze z rozpaczy. Dlatego błagam cię, panie, pozwól słudze twemu pozostać tu jako niewolnik, a chłopiec niech wróci z braćmi do swego ojca.
ja jestem Józefem! Czy mój ojciec jeszcze żyje? To ja, wasz brat, którego sprzedaliście do Egiptu! Nie bójcie się. Podejdźcie bliżej. Teraz już nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, ponieważ to Bóg wysłał mnie tu przed wami, żeby was zachować przy życiu. Bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie przez 5 lat. Dlatego jedźcie do ojca i powiedzcie mu, że jego syn żyje i czeka na niego. Przyjedźcie tu wszyscy, zamieszkacie w ziemi Goszen, najlepszej części ziemi egipskiej. I będziemy blisko siebie. Benjaminie, o Benjaminie, chodź do mnie, niech cię uściskam. O, Zebulonie. O, Symeonie. Józefie, wybaczysz mi. Bądź spokojny, już ci wybaczyłem. Lewi. Nie gniewaj się. Juda. Bracie. Tak się cieszę, że mogę was objąć i ucałować. Cieszę się, że nie ma już między nami nienawiści i zazdrości. A teraz jedźcie szybko po naszego ojca i po wasze rodziny. No, i nie kłóćcie się w drodze. I Józef podarował każdemu z nich odświętne szaty. Ale Benjamin dostał 5 szat. I dodatkowo 300 srebrników. Teraz starsi bracia Józefa chyba nie zazdrościli Benjaminowi. Od tamtego czasu bardzo się zmienili. Żałowali tego, co zrobili Józefowi. Dlatego bardzo się cieszyli, że on żyje i że im wybaczył. A Józef był dla nich bardzo hojny. Załadował na ich osły obfite zapasy najlepszego jedzenia. Dał osły i oślice załadowane najwspanialszymi rzeczami egipskimi, aby zawieźli to ojcu. Posłał też wiele wozów, aby mogli nimi przywieźć swoje żony i dzieci, no i oczywiście ojca, za którym Józef najbardziej tęsknił. Wyobrażam sobie, jak Jakub się cieszył, kiedy dowiedział się, że Józef żyje. Tak, smutek zniknął z jego serca. Teraz cieszył się i dziękował Bogu. I wkrótce wyruszył do Egiptu ze swoimi synami, córkami, wnukami i wnuczkami, ze swoimi stadami i całym swoim dobytkiem. Kiedy zbliżali się już do ziemi Goszen, w której mieli zamieszkać, Jakub posłał Judę do Józefa, aby go zawiadomił, że już przyjechali. Wtedy Józef kazał zaprząc swój wóz i natychmiast wyjechał na spotkanie z nimi. Ojcze, tak się modliłem, żeby się z tobą spotkać. Józefie, ty żyjesz. Ojcze, tak bardzo tęskniłem. Mój synu, teraz mogę już spokojnie umrzeć, skoro cię ujrzałem. Skoro wiem, że żyjesz. Bóg naprawdę jest wielki. O, mój synu. Ojcze.
Hej, Saruś, co ci tak oczka błyszczą? Ty płaczesz? Oj, mamuś. Nie masz się czego wstydzić. Ja też zawsze płaczę, kiedy czytam tę historię. Bo to jest takie wzruszające. To, że Józef tyle wycierpiał, a Bóg mu to wszystko wynagrodził. Że tak długo był sam i wreszcie spotkał się ze swym ojcem. No i że wybaczył swoim braciom. Masz rację, to jest niezwykła historia. Wspaniałe jest w niej również to, jak Bóg zmienił serca braci Józefa ze złych, przepełnionych pychą i nienawiścią, w dobre, pełne ciepła i miłości. Musieli znieść wiele goryczy i upokorzeń, zanim doznali przebaczenia i pokoju w sercach. A to wszystko przez, wydawałoby się, niewinną zazdrość, która jednak urosła do takich rozmiarów, że nie dało się jej uleczyć w inny sposób. Więc sama widzisz, że nie warto niczego nikomu zazdrościć. A wiesz, co ja myślę? Nie wiem. Myślę, że ta Ewa to wcale nie jest taka zła. Co ty powiesz? I myślę też, że może udałoby mi się z nią zaprzyjaźnić. Masz rację. Musisz ją zwalczyć, zniszczyć i wyrzucić. Mamusiu, o kim ty mówisz? O kim? Nie o kim, tylko o czym? O zazdrości, którą masz w sercu. O jakiej zazdrości? Ja przecież nie czuję żadnej zazdrości. Niczego już nikomu nie zazdroszczę. Nie mam zazdrości już, nie mam zazdrości już, o nie, 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 nie. Nie pragnę góry złota mieć, wystarczy dla mnie tylko to, co mam. Sława, pieniądze, szpan, cały ten zbędny kram, o nie, 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 nie. To wszystko mi wcale nie imponuje, bez tego na co dzień lepiej się czuję. Jak wolny ptak, jak wolny.